Witam wszystkim na moim kanale, dzisiaj robimy Q&A i będziemy grać w Obi, ale na rowerze. Ten jak śmiga. Pozwólcie, a przed rozpoczęciem Q&A chciałbym wam powiedzieć, żebyście zalekwali film, bo to naprawdę pomaga zasięgom filmu i widzę, że już nie dajecie po prostu łapki w górę, ale to naprawdę zwiększa. I jeżeli dajecie łapki w górę, to ja wiem, że taki content wam się po prostu podoba. Czemu ja mam jakiś robioną taką głowę, nie wiem. Więc proszę, dajcie łapkę w górę, no i robimy Q&A. Wtedy shorty rysownicze. Posłuchajcie, shorty rysownicze już są nawet. No tak, już są, możecie już tam lajkować, wyświetlać i tak dalej, udostępniać, bo to też no ten się, to też to pomaga w zbiciu się. Ale no, więc już są nawet, ale będą, powiem wam, że shorty rysownicze będą być dużo, dużo mniej niż kiedyś. Bo teraz chcę robić taki, no, mój content na razie to robienie wszystkiego, co będę miał. Pamiętam, że w jakimś filmie mówiłeś, że będzie coś specjalnego 9 listopada. Tak, uwaga, 9 listopada miała być moja gra na Roblox, ale dodatkowo 10 listopada miał być mój stream, ale no nie mam go po prostu. No nie mam. Więc teraz przydam kolejne pytanie. Jakiego youtubera lubisz najbardziej? Bo ja najbardziej. Dobra, tutaj wyświetla się to pytanie. Ja lubię najbardziej. Trudno mi powiedzieć, bo ja nie oglądam innego youtubera tak cały czas. Content wziął się z kanału Werka Ferka, tylko gamingowi, ale najbardziej to chyba Gen Z. No chyba tak. Dobra, pójdę tam, już zrobimy kolejne pytanie. Stop. Czy będą shorty rysownicze? Jeśli tak, to kiedy? Słuchajcie, shorty rysownicze miały być już w styczniu i są w styczniu. Może tak mniej będzie ich, ale no, postaram się, żeby były też. Czy będą nowe piosenki? Możliwe, że będzie jeszcze jedna piosenka ostatnia, ale nie wiem, bo wy hejtujecie mnie za te piosenki, więc powiem wam tak. Czy będą inne filmy oprócz gier? Będą. Oczywiście, że będą. Będą jeszcze takie komediowe, mam nadzieję, że będą, ale oje. Ale nie wiem jeszcze, bo należy chcę się skupić na to. Muszę kontakt jakiś ten zrobić. Jak ten śmigo po prostu to jest normalne, no. Pomocy! Czy widzieliście to? Stop. Robię kolejne. Czy pamiętasz swój pierwszy film? Pierwszy film na tym kanale pamiętam. To był ten. Macie. To był ten. To miał być short, ale nie. Ale mój taki pierwszy film to chyba był jest własnoręcznie nagrany. To chyba był ten. Macie wyświetlone mnie drugi teraz. Będą vlogi? Oczywiście, że będą vlogi. Ale nie wiem, czy na razie będą. Może w nowym roku będą. Chciałbym tak vlogmasy zrobić, ale może shorts masy. Jakie ci psy lubisz? Ja lubię chyba najbardziej paprykowe i takie solone oraz takie ten cheese'owe czy coś w tym stylu, takie serowe, no. Za kim nie przypadasz najbardziej w gronie polskiego YouTube'a? Nie chcę mówić, ale macie tutaj wyświetlane, jakie osoby nie lubię. Tutaj. Ale jeśli ich nie lubię, to wy też nie. To nie chcę po prostu, żeby nie mieli fandomu, no ale.
Udało mi się to. Okej. Okay. Czy będzie odcinek przygody Edwina, przygoda Stretcha? Nie, ta seria ma już inaczej się nazywa. Nazywa się ten Edwin Ward. No, i ta seria jest już, ma chyba prawdopodobnie dwa odcinki, ale no, dwie odcinki mam, ta seria. Czy będziesz miał swoją grę na Roblox? Myślę, że będę miał swoją grę na Roblox, jeżeli będzie dużo w ogóle, to wiem, że będzie. Kto jest twoim idolem? Chyba Genzy. Genzy to jest... Genzy to fajna grupka. Jeśli byłby możliwy jeszcze Teenix, to Teenix... Czy lubisz lody? Lubię lody. Lubię cytrynowe, truskawkowe, no i waniliowe. Czy lubisz Genzy? No, bardzo lubię Genzy. Po prostu mają fajne filmy, no ale... No nie przypadam ich za bardzo, jak na przykład inni ludzie czy coś. No po prostu są fajni. To jest chyba już na koniec tego Q&A. Dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. No i widzimy się w następnym odcinku. Zapadki. O Boże, nie wiem, czy mi się uda. Chcecie, żebym skontynuował? A możliwe, że nawet Q&A? Bo Q&A jeszcze będzie, możliwe, że będą dwa Q&A. No, będą dwa jeszcze w tym roku. Więc po prostu ja mam jakąś serię Q&A po prostu.